Jak to się stało, że w 1945 roku Witold Pilecki wyruszył z Włoch do Polski w towarzystwie swojego byłego kapo z Auschwitz? Zapraszam na program. Witam Państwa bardzo serdecznie, Anna Mandrela, cykl za kulisami historii. Przez kilka odcinków będziemy mówić o różnych szczegółach z mojej książki Kto zdradził Witolda Pileckiego. Zachęcam was do sięgnięcia po książkę, którą można również nabyć w pakiecie z książką Duchowość i charakter Witolda Pileckiego, a książki znajdziecie w naszym sklepie AMDG. To również jest wsparcie naszego kanału. Zachęcam również do subskrypcji. Jest już nas ponad 17 tysięcy i ma Mam nadzieję, że kanał dalej będzie się rozwijał, a to wszystko tylko dzięki Wam. Dlatego też dziękuję wszystkim, którzy wspierają kanał. No właśnie, jak to się stało, że Witold Pilecki do Polski wyruszył ze swoim byłym kapo z Auschwitz? Czy wiedzieliście w ogóle o tym? Zostańcie do końca, bo tego wszystkiego się dowiecie, ale najpierw, kim byli w ogóle Kapo w Auschwitz? Jak wiemy, 14 czerwca 1940 roku miał miejsce pierwszy transport polskich więźniów politycznych z Tarnowa do Auschwitz, ale wcześniej przebywało tam już 30 niemieckich kryminalistów, którzy byli przywiezieni z więzień w Niemczech po to, aby pełnić funkcję kapo, czyli takich więźniów, którzy mieli wyznaczać apele, znęcać się nad Polakami. Polacy z pierwszego transportu pamiętali, że gdy przyjechali do obozu. To wyskoczyli na nich, właśnie ci niemieccy kapo, zaczęli ich bić, zaczęli na nich krzyczeć. To oni wprowadzali porządek. Ale jako tako, ci kapo byli również więźniami. Nie mogli swobodnie wyjść z obozu. Musieli również stosować się do wszystkich rozkazów. Była dla nich to po prostu inna forma więzienia. Wśród nich zdarzali się tacy, którzy byli bardzo brutalni, ale były też wyjątki. Do tych wyjątków należał Johann Lehenich, zwany również Johnny, miał wiele różnych przydomków. Wspomina o nim Witold Pilecki w swoich raportach pisze, że Lehenich nie przeszkadzał, aż czasem zaczął się domyślać, że istnieje organizacja. Tak jak wiemy, Witold Pilecki stworzył wielką konspiracyjną organizację w Auschwitz. Zaczął im czasem pomagać, ułatwiając również kontakty z ludnością z zewnątrz. Wspomina o nim również Wincenty Gawron. Pisze, że to była bardzo barwna postać. Johann Lechenich tak bardzo w obozie zintegrował się z Polakami, że... Pewnego dnia zdecydował się z nimi uciec. Jako, że sam był kapo, to nie wzbudzał podejrzeń, udało im się zbudować podkop. Uciekł z Auschwitz w 1942 roku z dwoma polskimi więźniami. I po ucieczce, która się udała, był jednak w trudnym położeniu. Z jednej strony uciekł. Ale jako Niemiec nie mógł już zgłosić się do Niemców, byłby zapewne srogo ukarany za taką ucieczkę z obozu. Z drugiej strony, czy Polacy mu zaufają? Mimo to, Lechenich postanowił przyłączyć się do Armii Krajowej. I stała się rzecz ciekawa, bo przyłączył się do oddziału AK który był dowodzony przez Józefa Kaszę Kowalskiego, pseudonim Alm bądź Alma. Był to Ślązak, porucznik Józef Kasza Kowalski. Sam przymosowo, tak jak wielu innych Ślązaków, został zwerbowany do Wehrmachtu, ale gdy miał być wysłany na front wschodni, udało mu się uciec z pociągu i przyłączył się do Armii Krajowej. I wspólnie Józef Kasza Kowalski i Johann Lechenich zaczęli walczyć przeciwko Niemcom, mimo że Lechenich sam był Niemcem. I oboje uzyskali Krzyż Waleczny oraz Virtuti Militari. Więc bardzo ciekawa była scena, kiedy to po wojnie w drugim korpusie Andersa Pilecki nagle spotyka swojego byłego kapo. Sam powiedział, tutaj mamy fragment, który umieszczał w książce, że starał się powiedzieć o nim jak najlepiej, dać mu dobrą opinię, żeby dowództwo drugiego korpusu zaufało Lehenichowi. Podobno Lechenich chciał nawet oficjalnie wstąpić do drugiego korpusu, ale na to nie dostał jednak pozwolenia. Za to polscy żołnierze, którzy stacjonowali we Włoszech od razu zaczęli prosić Lechenicha o przysługę. Stwierdzili, że to byłby idealny człowiek do tego, żeby sprowadzić ich żony czy też dzieci, najbliższą rodzinę z Polski do Włoch. Oni wiedzieli, jak już wygląda sytuacja w Polsce. Wiedzieli, że jeśli tam wrócą, prawdopodobnie czeka ich więzienie. Więc tutaj postawa Witolda Pieleckiego, który chciał wrócić do Polski i organizować podziemie antykomunistyczne, taka postawa była wyjątkowa. Bardzo wielu polskich żołnierzy wolała jednak zostać we Włoszech. I od razu Johann Lehenich otrzymał od różnych polskich oficerów e, różne e, kwoty w dolarach za to, żeby te żony sprowadzić. W tym celu udawał amerykanina, zorganizował sobie dokumenty jako e, właśnie amerykanin z Unry. UNRA, to była Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy, to właśnie z tej organizacji do Polski po wojnie płynęły paczki. Żywieniowe i nie tylko, różne produkty, które mogły być pomocne do odbudowy kraju. Więc pod fałszywym nazwiskiem, jako Daniel Didych, tutaj niektóre źródła podają jeszcze inne nazwisko, Lechenich wyrusza do Polski, aby sprowadzić te żony oficerów, i przy okazji ma misję sprowadzenia do Polski. Witolda Pileckiego, ale również jego najbliższych towarzyszy. Jego kuriera, Bolesława Niewiarowskiego i Marię Szelongowską, sekretarkę, która będzie również pomagać organizować podziemną grupę Pileckiego, przechowywać dokumentację. To właśnie Maria Szelongowska pomogła Pileckiemu spisać ten najobszerniejszy raport z Auschwitz. W międzyczasie, zanim jeszcze Dotarli do Polski, zatrzymali się w Regensburgu, gdzie stacjonowała Brygada Świętokrzyska, i tam z niejasnego powodu rozdzielili się. Johan Lechenich jechał dalej z Niewiarowskim, a Pielecki z Marią Szelongowską. Podobno, tutaj jak później podaje jeden, jeden z bohaterów mojej książki, Lechenich zachowywał się niesfornie, upił się i bali się, że tutaj cała ta ich Misterna akcja zostanie niejako wsypana, więc rozdzielili się, ale spotkali się ponownie w Krakowie i tutaj w Krakowie znowu trudna sytuacja. Na ulicy ktoś rozpoznał Lechenicha jako byłego kapo z Auschwitz. Lechenich został aresztowany. Jednak po przesłuchaniu y, na UB w Krakowie y, okazało się, że tam spotkał funkcjonariusza, który również był wcześniej byłem więźniem w Auschwitz i ten y, wypuścił go. Tak więc na szczęście nic mu się nie stało, i potem jeszcze kursował do Polski. Między innymi y, kursował z meldunkami Pileckiego, więc to on był jednym z takich właściwie ważniejszych kurierów Pileckiego. Y, zachęcam Was do obejrzenia y, odcinka. O Cyrankiewiczu, gdzie cytuję meldunek Pileckiego dotyczący Cyrankiewicza, gdzie Pilecki mówi, że to właśnie. Lehenich tutaj używa jego pseudonimu Johnny. Troszeczkę zrobił plotkę z całej sytuacji, gdzie Pilecki pisze, że osobiście się przez Cyrankiewicza nie czuje zagrożony. Tutaj, jeśli chodzi o Cyrankiewicza, to cały czas mamy bardzo różne informacje. Nie wszystkie są sprawdzone. Cały rozdział na ten temat jest również w mojej książce, jeśli te wątki Was interesują. Ostatecznie w tym czasie, gdy tak jeździł pomiędzy Polską a Włochami Lechenich, poznał Polkę Natalię Rachwał, z którą się ożenił. I niestety później nie mamy zbyt wielu informacji na ten temat. Internet podaje, że Lechenich zmarł w 1972 roku w Hamburgu. I kilka lat temu spotkałam się z informacją, że Pewna grupa planowała nakręcenie filmu biograficznego, fabularnego o życiu Lehenicha. Nie wiemy, niestety, czy rzeczywiście ta produkcja dochodzi do skutku, ale. Coraz więcej różnych informacji na jego temat się pojawia. Również w archiwum IPN udało mi się wiele informacji na jego temat zdobyć, więc wydaje mi się, że dzisiaj te źródła, jakie mamy na temat tej postaci, są o wiele bardziej obszerne z różnych publikacji niż to było jeszcze kilka lat temu. Jeśli interesują Was te wątki, zachęcam do sięgnięcia po książkę Kto zdradził Pileckiego. Między innymi można ją z moim. Autografem uzyskać z naszego sklepu, i to jest również wsparcie naszego kanału. Wszystkie linki znajdziecie w komentarzu i w opisie pod programem. Serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia.